Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Ja się dziwię, że tylu chętnych znajduje się, i za to bardzo jestem wdzięczny, że Państwo swój czas poświęcacie i siły, bo w taką już gorszą jesienną pogodę dotrzeć czasem nie przecież z najbliższej ulicy tutaj to jest jakiś wysiłek. I to, żeby posłuchać o sprawach, które wydają się zupełnie na pozór odległe od naszych, nieatrakcyjne, nie będę mówił o gorących tematach dnia dzisiejszego, choć na pewno one mogą pojawić się w tle, bo na tym mi zależy tej opowieści, ale będę mówił o ludziach, o których mało kto już pamięta właściwie. O błogosławionym Wincentym, zwanym Kadłubkiem, o Janie Długoszu. To nie są hity wykładowe, jakby się to dzisiaj można było pochwalić. A jednak kiedy mówimy o filarach polskości, sądzę, że wspomnienie tych nazwisk, ludzi, którzy nie tworzyli historię Polski w taki sposób jak Mieszko, jak Bolesław, jak bliżej naszych czasów Jan III Sobieski czy Józef Piłsudski, nie tworzyli jej tak jak wielcy święci, jak Jan Paweł II, jak wcześniej. Na początku naszych dziejów Wojciech Stanisław ale przecież pokazują trud ważny tych którzy podtrzymują polskość poprzez budowanie pamięci te pamięć budują przede wszystkim wielkie dzieła kultury wspaniałe monumenty które pozostają w naszej przeszłości i trwają do dzisiaj ale wiemy że ze starożytnego świata niewiele przetrwało monumentów tak mocno, tak silnie obecnych i tak wpływających na kulturę, jak ten monument, który materialnie nie przetrwał w ogóle. To są słowa Homera. To jest najwspanialszy monument, najwspanialsze i najsilniej oddziaływujące dziedzictwo świata starożytnego. Tak ulotne i tak silne. I te słowa, które zapisali... A których materialny świat w oryginalnej wersji rzecz jasna do nas nie dotarł, ale przepisywane, powielane przez następne wieki i zapamiętywane, odczytywane, przypominane, stworzyły kanon polskiej historii, kanon początków polskiej pamięci. To jest ten powód, dla którego wydaje mi się nie sposób ominąć tych właśnie postaci. Po trosze, jako też symbolu wysiłku historyków związanych z narodem w opisie filarów polskości. Z pozoru wydawałoby się, że ich życie nie wnosi aż tak wiele ciekawego, że nie jest życiem jakoś szczególnie barwnym. A jednak nie sposób nie zacząć tego wykładu od przypomnienia podstawowych danych życia. Najpierw Wincentego, urodzony. Około 1150, może 1154 rok to był, historycy nie ustalili dokładnie tej daty, ale w każdym razie lata 50. wieku XII, a więc szóste pokolenie mniej więcej od czasów Mieszka i Bolesława. Czasy, w których rządzili Polską synowie Bolesława Krzywoustego. 200 lat od powstania państwa polskiego. I w tym czasie właśnie rodzi się w kargowej koło Opatowa albo karwowej koło Szydłowca. Trwa spór historyków, które z tych miejsc należy przypisać urodzeniu Wincentego. Urodził się zapewne w bogatej, zasobnej rodzinie. Chłopiec, który szybko wspiął się po szczeblach kariery duchownej, zaczynając oczywiście od szkoły katedralnej na Wawelu tej najważniejszej szkoły, od której zaczyna się historia edukacji w Polsce od lat 20. XI wieku i szkoły, w której przechowywano także, a raczej przy katedrze przechowywano zapiski rocznikarskie, te najstarsze, najważniejsze, te właśnie, o których wspominałem już na poprzednim naszym wykładzie, te skromne zapiski, które brzmią 965 dubrawka, ad mesconem venit, 966 mesco baptizatur, prawda, mieszko chrzcisie. Otóż z tych drobnych, króciutkich zapisków tworzył się pierwszy zalążek polskiej pamięci, ale bardzo skromny, tworzony na użytek no, grupki kilkunastu czytelników, naprawdę. To znaczy tych, którzy po pierwsze byli w kręgu katedry, mogli zajrzeć do tych bezcennych ksiąg z zapiskami. Potem w wieku XI, pod koniec wieku XI, na przełomie wieku XI i XII, pojawia się pierwszy dziejopis, który tworzy historię Polski dla Polaków, a właściwie dla dynastii. To jest oczywiście tak zwany Gal Anonim. Mówię tak zwany, bo z najnowszych ustaleń historycznych profesora Tomasza Jasińskiego z Poznania wynika raczej, w sposób niezbity, że nie był on pochodzenia galijskiego, francuskiego, ale raczej pochodził z kręgu Wenecji, Dalmacji. Nie ma to zresztą zasadniczego znaczenia dla tego, co dla nas stworzył. Ale nie lekceważąc absolutnie kapitalnego dzieła, tak zwanego Gala Anonima, tworzonego mniej więcej w latach 1100-1112, bo na tym roku urywa swoją narrację. Musimy podkreślić to jedno, że ta narracja jest komponowana z myślą o chwale dynastii. To jest pi kronika pisana z myślą o chwale dynastii, chwale najnowszego władcy, czyli Bolesława Krzywoustego. Kronika pisana także, to podkreślmy, przez zewnętrznego, by tak rzec, obserwatora naszych dziejów dla Polaków, dla tej dynastii. W tym sensie Gal Anonim może być patronem może Normana Davisa, może innych pisarzy, którzy z zewnątrz przyglądają się Polsce czasem życzliwie, czasem mniej życzliwie. Oczywiście Gal z wielką życzliwością tej historii się przyglądał. Ale nie było żadnego Polaka, który sięgałby po pióro. I to warto przypomnieć, zanim podam następne daty z życia błogosławionego Wincentego. Nikt z Polaków nie sięgał jeszcze po pióro. Pierwszym, a raczej pierwszą, i to warto zapamiętać może, feministki, w dobrym tego słowa znaczeniu, jeśli takie istnieje, mogłyby do tego faktu właśnie nawiązać. Pierwszą osobą z Polski, która sięgnęła po pióro, a w każdym razie wiemy o tym, była kobieta, nie mężczyzna. To była Gertruda, córka Mieszka II, a więc wnuczka Bolesława Chrobrego, która w przepięknych modlitwach przez siebie spisanych modlitewniku Gertrudy Mieszkowicówny. Nie tylko przekazała pewien zestaw modlitw znany w wieku XI i powtarzający się w kręgu elit europejskich, ale dodała do niego także akcenty osobiste, troski o swojego męża, księcia kijowskiego i swojego syna. Także bardzo piękny przykład pobożności, niezwykłej, wspaniałej pobożności. Tego szczytu średniowiecza. Ale wciąż jeszcze no, nie możemy mówić o pisarzach, o w dobrym tego słowa znaczeniu intelektualistach polskich. Kolejnym, bardziej rozwiniętym przykładem pisarstwa polskiego jest list, jaki napisał biskup Mateusz, biskup krakowski w roku 1147, by do swojego adresata Świętego Bernarda Sklerwo, który organizował wtedy pierwszą, przepraszam, już kolejną wyprawę krzyżową, trzecią, żeby przekonać go o potrzebie wyjęcia z tego apelu polskiego rycerstwa, które ma bliżej zadanie do spełnienia, a mianowicie zadanie nawracania Rusi. To bardzo ważny list, pięknie także napisany ze znajomością autorów klasycznych nie tylko chrześcijańskich, niezwykły zabytek polskiej literatury. Pierwszy być może tak rozwinięty. Ale w istocie dopiero właśnie to, co stworzy ten skromny, zdawałoby się, mnich z Krakowa, bo przecież z Krakowem związał swoje życie to, co najważniejsze w tym życiu, mistrz Wincenty, jest w istocie pierwszym, Pełnym dziełem literackim i zarazem historią. Jest Mistrz Wincenty, jeśli mogę tak nieładnie powiedzieć, pierwszym pełną gębą pisarzem polskim i zarazem pierwszym polskim historykiem. Otóż uczył się podstaw, by tak rzec, tego rzemiosła, bo przecież i pisanie. Ich historia jest także pewnego rodzaju rzemiosłem. Najpierw w Szkole Krakowskiej, a potem na studiach w tych centrach nauki europejskiej, które rozkwitały wtedy najsilniej, czyli na dwóch istniejących wtedy w Europie uniwersytetach, bo tylko dwa wtedy działały, w Bolonii i w Paryżu. W tych dwóch miejscach mistrz Wincenty sięgnął po taką wiedzę, jaka była dostępna Największym umysłom europejskim tego czasu. Posiadł całość wiedzy, można powiedzieć, dostępnej wtedy w Europie. Znalazł się na szczycie tego rozwoju intelektualnego, jakim mogła pochwalić się Europa jego czasu. Znał wszystkich wtedy dostępnych autorów klasycznych, ze starożytnego Rzymu przede wszystkim, Horacego, Cycerona, wielu innych, Salustiusza. Oczywiście odwoływał się do całej ogromnej literatury biblijnej i teologicznej, jaka była wtedy dostępna. Korzystał także, rzecz jasna, po powrocie już do kraju, do Polski, z dostępu do kancelarii książęcej w Krakowie, w stolicy, rozdrobnionego, ale wciąż spojonego zasadą senioratu Królestwa Polskiego, gdzie mógł, przeglądając te, Właśnie, zapiski rocznikarskie, dokumenty, sięgając także do Kroniki Gala Anonima, mógł stworzyć swoje własne oryginalne dzieło. Zanim o tym dziele kilka słów powiem, jeszcze dokończę podstawowe wiadomości na temat biografii mistrza Wincentego. Otóż mistrz Wincenty stał się szybko jednym z ważnych jeśli można tak powiedzieć funkcjonariuszy na dworze księcia Kazimierza Sprawiedliwego najmłodszego z synów Bolesława Krzywoustego którego wychwala i pięknie opisuje w swojej kronice i jednocześnie także staje się pierwszym kanonicznie wybranym biskupem krakowskim według nowych zasad zasad ustalonych przez Sobór laterański. Sam zresztą uczestniczy w Soborze Laterańskim Trzecim jako już wybrany biskup. Wybrany został w 1207 roku, objął urząd w 1208 i w roku 1217-18 z tego urzędu rezygnuje. Rezygnuje, by oddać się kontemplacji w zakonie Cystersów w Jędrzejowie, gdzie został pochowany. Najprawdopodobniej zmarł w roku 1223. Swoją wiekopomną kronikę tworzył prawdopodobnie przed objęciem urzędu biskupa, bo wypadki, które opisuje, a kończą się one na 1202 roku, są opisywane w taki sposób, te, te najnowsze, do których dochodzi, w sposób bardzo gorący, żywy, wyraźnie zdradzający emocje chwili, raczej niż dystans no, jakiegoś długiego namysłu. To, co stworzył w swoim dziele Mistrz Vincenty szybko zostało docenione, bo w istocie stało się głównym źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków o ich historii. Oczywiście nie było druku, nie było możliwości łatwego powielania tej kroniki, którą stworzył mistrz Wincenty, ale przepisywano ją, po prostu w klasztorach ją przepisywano i już w pierwszej połowie wieku XV dysponujemy, dzisiaj wiemy, znamy, mamy konkretnie w ręku blisko 50 przepisanych egzemplarzy kroniki. Wincentego Kadłubka. Ktoś powie to niedużo, czy nie przeceniamy tej roli. Ale żadnej książki, żadnej, żadnego dzieła nie przepisano w takiej liczbie egzemplarzy w Polsce tego czasu. Widocznie była potrzeba. Potrzeba, która zresztą znajdzie swoje odzwierciedlenie w roku 1449, kiedy komentowane na studium generalnym czyli na Akademii Krakowskiej czyli jak to dzisiaj nazywamy na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale sztuk wyzwolonych dzieło Kadłubka stanie się obowiązkowym wprowadzony zostanie właśnie wtedy w 1449 roku obowiązek nauczania historii na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale sztuk wyzwolonych i warto ten moment przypomnieć bo oznacza on że już 500 prawie 70 lat temu prowadzono obowiązek nauczania historii dla 12 14 bo w takim wieku się studiowało wtedy na studium generale. Warto to przypomnieć w kontekście dzisiejszych bojów i sporów o to, czy warto uczyć historii, czy raczej ją ograniczać, spychać, wyrzucać poza margines szkolnego kurikulum. Otóż jeszcze jednym ważnym potwierdzeniem funkcjonowania dzieła kadłubkowego było to, że w wieku XVI, w początkach ruchu egzekucyjnego, wielkiego, wspaniałego ruchu, który ogarnął szlachtę polską w celu restytucji praw i dóbr, w czasach Zygmunta Starego jeszcze, pojawił się na jednym z sejmików postulat właśnie, by nie dać zapomnieć polskiej historii, by ją przypominać w życiu publicznym, by obowiązkowo o nią się upominać, by nie została zapomniana. O innym przykładzie troski o historię powiem za chwilę, z tego samego czasu, z wieku XVI. Ale historia zaczęła wtedy wchodzić, taka kadłubkowa wersja historii, w obieg życia publicznego. Stała się częścią elementarnego wychowania. Obywateli Rzeczpospolitej, tych, którzy czuli się z Rzeczpospolitą związani, bo to już w XVI wieku była Rzeczpospolita. A tym właśnie różni się kadłubek od Gala Anonima, od wcześniejszego kronikarza, że przedstawia dzieje Polski nie jako dzieje dynastii, ale jako dzieje wolnego, niezwyciężonego narodu Lechitów. To jest historia narodu. Oczywiście sprzęgnięta z historią dynastii, ale dumę Poczucie przynależności przenosi tutaj mistrz Wincenty z dynastii na poczucie wspólnoty narodowej połączonej wolnością i prawem. I to jest pierwszy powód, dla którego warto zwrócić uwagę na tę kronikę na tę skupioną w czterech księgach historię Polski do 1202 roku, jaką skomponował mistrz Wincenty. Otóż Przedstawia ona ideał monarchii, która jest jednocześnie Rzeczpospolitą, czyli ten ideał, który towarzyszy następnie pokoleniom szlachty, obywatelstwa polskiego przez okres największego rozkwitu Rzeczpospolitej właśnie w wieku XV, XVI, XVII. To jest ideał monarchii, w której rządzi nie król jak chce, ale rządzi prawo któremu także król jest podporządkowany. Monarchii, w której król wybrany przez Rzeczpospolitą stoi na straży prawa, a sam prawem nie jest. Ten ideał zostaje spleciony jednocześnie z bajkową opowieścią, która wchodzi także, i to nie mniej ważne od tego pięknego ideału politycznego, który przedstawia mistrz Wincenty, to właśnie ten bajkowy aspekt jego opowieści nie mniej ważny jest dla kształtowania świadomości i poczucia dumy narodowej dla tych, którzy z jego dzieła stopniowo coraz szerzej korzystali. Otóż to właśnie mistrz Wincenty wprowadził do naszej wyobraźni postaci Kraka, Wandy, te dwa wspaniałe mity, legendy, opowieści, które nie są niczym dziwacznym czy ośmieszającym jego jako dziejopisa, albo Polskę, polską wspólnotę, że do tych legend sięgnęła chętnie, ale przeciwnie, są zjawiskiem europejskim tego czasu, co znakomicie opisał, studiując na tle porównawczym historiografię mistrza Wincentego, wybitny historyk warszawski Jacek Banaszkiewicz w kilku wspaniałych książkach temu właśnie poświęconych współcześnie. Otóż to, co dla nas istotne, <laughs> w największym skrócie mówiąc, to to, że mistrz Vincenty przez owe opowieści stworzył genealogię, której Polakom brakowało, a którą mieli zbudowaną już ci inni, z którymi Polacy ówcześni i następne pokolenia Polaków porównywały się naturalnie czyli Germanie, czyli Włosi, i Italczycy czyli Galowie. Inne kraje, tak jak właśnie Polska, dorabiały sobie tę genealogię, której nie miały. To jest genealogię sięgającą starożytności, bo w starożytności był ten wzór, prawda, jeśli można tak powiedzieć, i cnót republikańskich i dziedzictwa imperialnego, jeśli ktoś do niego chciał sięgnąć i także potwierdzenie, jeśli można tak powiedzieć, historycznej wielkości danej wspólnoty, czy sięga korzeniami tamtego czasu, czy nie. Pierwszy zatem robi to nie galanonim, tylko właśnie mistrz Wincenty, pokazując w niezwykły sposób, bardzo uroczy nawet powiedziałbym, kiedy czytamy te jego opisy, ideał polskości sięgający starć z galami starożytnymi, z Partami, wreszcie i z Aleksandrem Macedońskim i z Juliuszem Cezarem, największymi wodzami starożytności. Pozwolę sobie fragment tej opowieści mistrza Wincentego przytoczyć, byście Państwo, jeśli można tak powiedzieć, poczuli smak tej, tej prozy niezwykłej. Otóż stwierdza kadłubek po opisie powołania na tron kraka i wyboru, właśnie, kraka na tron. To jest ten pierwszy przykład monarchy powołanego na tron. Wyboru, który jest połączony z ustanowieniem prawa, któremu także ów monarcha i jego poddani razem podlegają. Po. Opisie Wandy i niezwykle ważnym, bo wprowadzonym wtedy do świadomości polskiej właśnie w takim micie, trwalszym od wielu faktów historycznych, poczuciu, że nie będzie zgody między wolnym i niezwyciężonym narodem Lechitów, na czele którego stanęła córka kraka Wanda, i Lemanami, bo tak nazywa Niemców w swoim opowiadaniu historycznym. Mistrz Wincenty. To poczucie starcia, konfliktu między Lechitami i Lemanami jest właśnie w opowieści o Wandzie niezwykle głęboko zakorzenione. Ale przybiera postać zarazem niezwykle, można tak powiedzieć, sympatyczną, bo przecież rozprawa, jakiej dokonuje Wanda z Lemanami, polega na tym, że wódz lemański pada rażony pięknością polskiej. Królowej, a jego wojowie germańscy nie chcą po prostu walczyć przeciwko tak pięknej i wspaniałej przeciwniczce. Ta piękna opowieść wprowadza nas jednak w, w narracji mistrza Wincentego dalej w stronę opisu zamętu, który następuje po śmierci Wandy. Zamętu, który zostaje wykorzystany przez najazd Aleksandra Macedońskiego. I oczywiście można śmiać się z tego pomylenia pomylenia dat chronologii, można utyskiwać właśnie na te wymysły, ale zamiast tego lepiej wsłuchać się w pewnego rodzaju naukę historyczną, którą dedykuje swoim czytelnikom, na tym przykładzie konfliktu z Aleksandrem Macedońskim, wolnego i niezwyciężonego narodu Lechitów, mistrz Vincenty. Otóż Aleksander wysyła posłów, którzy mają przyjąć hołd, czyli schołdować to władztwo Lechitów. I wtedy dziedzice Kraka rozmawiają się z posłami Aleksandra w następujący sposób. Posłami jesteście, czy także Królewskiego Skarbu kwestorami. Ci odpowiedzieli: i posłami jesteśmy, i komornikami. To znaczy, przyjechali po daninę od Polaków. Na to tamci, czyli Polacy. Wpierw więc mówią: trzeba okazać posłom szczerze uszanowanie, abyśmy wspaniale przyjętych. Należy się bowiem, yy, yy, przepraszam, aby, abyśmy wspaniale przyjętych wspaniałymi uczcili darami. Następnie komornikom musimy wypłacić wyznaczony trybut. Należy się bowiem cesarzowi co jest cesarskiego, aby nie spotkał nas zarzut obrazy majestatu. Przed ogłównym osobom spośród posłów, najpierw żywcem połamano i powyrywano kości, potem zdarte z ich ciał skóry wypchano częściowo złotem, częściowo najlichszą trawą morską. I ten kruszec ludzką skórą, lecz nieludzko odziany, odesłano z takim listem. Królowi królów Aleksandrowi, królewska władczyni Polska. Źle innym rozkazuje, kto sam sobie nie nauczył się rozkazywać. Nie jest bowiem godzin zwycięskiej chwały ten, nad którym zgraja namiętności triumfuje. Zwłaszcza twoje pragnienie żadnego nie znajduje zaspokojenia, żadnego umiarkowania. Co więcej, ponieważ nigdzie nie widać miary Twojej chciwości, wszędzie żebrze niedostatek twego ubóstwa. Chociaż jednak świat <laughs> Przepraszam. nie może nasycić Twojej nienasyconej żarłoczności, zaspokoiliśmy jakoś głód przynajmniej Twoich ludzi. I niech Ci będzie wiadome, że u nas nie ma trzosów, dlatego te oto podarki włożyliśmy w kalety Twoich najwierniejszych sług. Wiedzaj, że Polaków ocenia się według dzielności ducha. Hartu ciała, nie według bogactw. Nie mają więc skąd zaspokoić gwałtownej żarłoczności tak wielkiego króla, by nie powiedzieć tak wielkiego potwora. Nie wątpi jednak, że obfitują oni w prawdziwe skarby młodzieży, dzięki której można by nie tylko zaspokoić, lecz całkowicie zniszczyć Twoją chciwość razem z Tobą. Ten list dlatego jest niezwykły, że na tle Całej legendy o Aleksandrze Macedońskim, która trwała bardzo silnie w średniowiecznej również Europie, wyróżnia się niechęcią do tego władcy, gdzie indziej wszędzie podziwianego jak to, najwspanialszy zdobywca a tutaj traktowany jest jak potwór dosłownie jak nienasycony, oszalały, można powiedzieć, w swoim imperialnym nienasyceniu władca. I właśnie tam, temu imperialnemu szaleństwu, z którym utożsamiony jest Aleksander, stawia Polska wolność, gotowa bronić się do upadłego, takimi środkami, jakie ma, czyli własną odwagą, nie bogactwami. I to jest oryginalne, dlatego że i w Niemczech, i we Włoszech, także na Rusi, ta legenda o Aleksandrze przybiera zupełnie inną postać. Poszukiwania dla własnej wspólnoty, roli nowego imperium Aleksandra. A Polska, Wincentego Kadłubka, nie chce być imperium. Chce sprzeciwiać się tej nienasyconej żarłoczności imperiów. I dlatego podejmuje walkę z Aleksandrem. Dlatego potem podejmuje walkę z Juliuszem Cezarem, drugim wielkim, wspaniałym zwycięzcą czasów starożytnych. Wyrażając tę samą postawę postawę sprzeciwu wobec imperialnego nienasycenia. Otóż myślę, że ten rys wart jest podkreślenia, rys pewnego rodzaju samoograniczenia. Nie musimy budować własnego imperium. Musimy bronić własnego domu przed każdym imperium, które spróbuje do naszego dom, domu sięgnąć. A każde wykroczenie gdzieś daleko, właśnie w stronę takiej pokusy imperialnej, nie kończy się dobrze. O tym także mistrz Wincenty na przykładach związanych z tą starożytną, legendarną historią Polski pisze. Otóż wydaje mi się, że te lekcje mistrza Wincentego warto zapamiętać warto sięgać także do jego historii, żeby poczuć ten niezwykły urok prozy, oczywiście łacińskiej prozy, ale wspaniale przetłumaczonej w kilku wariantach w najnowszym Brygidy Kürbisowej i Abgarowicza, poczuć niezwykły urok tej prozy, która powiedziałbym jest tak wyrafinowana, że pasuje właściwie dopiero do czasów postmodernistycznych. Kadłubka czyta się zupełnie inaczej niż Gala anonima. Gala anonim jest prostą lekturą, no po prostu wydarzenie, następne wydarzenie. Dzięki temu łatwo z niego korzystać. Mistrz Vincenty jest ubrany w tyle wyrafinowanych, a raczej jego kronika, w tyle wyrafinowanych zabiegów retorycznych, tyle nawiązań do filozofii, do teologii. Tyle wplecionych w to chwytów retorycznych, bajek, że przypomina trochę powieść szkatułkową z XVIII wieku, a trochę właśnie powieści postmodernistyczne z XX, XXI wieku. Co mówię nie dla odstraszenia od tej lektury, ale raczej dla zachęty do niej. Jeśli miałbym szukać jednej formuły, która wydaje mi się streszczać tę naukę mistrza Wincentego. Nazwanego w XV wieku dopiero kadłubkiem, bo za życia nikt go w ten sposób nie nazywał. Dopiero ta nazwa pojawia się w XV wieku. Otóż tym określeniem byłoby właśnie określenie sprawiedliwej Rzeczpospolitej jako ideału państwa i władzy w tym państwie. Tego naucza, do tego próbuje nawracać swoich czytelników. Mistrz Vincenty i daje definicję sprawiedliwości, jakiej próżno szukać u jakiegokolwiek innego filozofa, pisarza, może najpiękniejszą definicję sprawiedliwości, jaką w ogóle kiedykolwiek, komukolwiek udało się napisać, a to nie mało powiedziane, bo sprawiedliwością zajmowali się najwspanialsi filozofowie staroż od starożytności po dzień dzisiejszy. Ta definicja brzmi tak w Księdze pierwszej Mistrza Vincentego: Edicta Ed est justicia". Quе plurimum prodest ei qui minimum potest. A więc i tym cechuje się sprawiedliwość, że pomaga najbardziej temu, który może najmniej. I to jest w istocie najkrótsza, najzwięźlejsza, no, korzysta ze zwięzłości łaciny. Tutaj oczywiście mistrz Vincenty. Definicja sprawiedliwości wyrównującej sprawiedliwości miłosiernej. Tak, sprawiedliwość pomaga na pomaganiu słabszym, nienarodzonym dzieciom, osobom starszym. To jest sprawiedliwość, nie kiedy wygrywa silniejszy, tylko wtedy, kiedy wyrównuje się te różnice siły. Jakże moim zdaniem, głęboko ta definicja sprawiedliwości splata się właśnie z tą wizją antyimperialnej polskości, którą przy jednoczesnym podkreślaniu dumy z przynależności do wspólnoty Polaków, tej wspólnoty Lechitów, która potrafiła zmierzyć się zwycięsko z Aleksandrem, z Juliuszem Cezarem, to właśnie przekazuje Mistrz Vincent. Jan Długosz swoje dzieło tworzył znacznie później. Urodził się bowiem w roku 1415. <trym> Pięć lat po bitwie grunwaldzkiej, i to niewątpliwie w cieniu, a raczej w blasku tej bitwy, której znaczenia nic nie jest w sposób przecenić w polskiej historii. Często jest ona wyśmiewana. Prawda? Dzisiaj współcześnie się do tego nawiązuje: no, jeśli ktoś coś tam pamięta z historii, to jakiś grunwald. No, ale co, jakie znaczenie ma grunwald dla późniejszej naszej historii, dla nas dzisiaj? Otóż rzeczywiście nie było ważniejszej bitwy. I poza chrztem być może ważniejszego wydarzenia w całej polskiej historii. Dlatego, że od tego momentu Polska stała się potęgą i to natychmiast się stało. W skali międzynarodowej zostało to uznane, i Polacy poczuli siłę własną, która dała im możliwość budowania tej niezwykłej, szczególnej cywilizacji wolności wolności ograniczonej, niestety, oczywiście, bo nie dało się tego inaczej skonstruować wtedy do jednego stanu, stanu szlacheckiego, ale przecież bardzo szeroko rozlanej, bo ten stan był bardzo liczny. Przez kilkaset lat nasyciła całą kulturę polską właśnie tym przesłaniem wolności, sięgającym wstecz właśnie do kadłubka ta zwycięska bitwa pod Grunwaldem, w której wyróżnił się niezwykle ojciec Jana Długosza co pozostanie nie bez wpływu także na jego dzieło. Otóż wszyscy, jeśli kojarzymy Długosza, to właśnie z tym, z opisem Bitwy pod Grunwaldem, bo wiemy, że to jest ten najbarwniejszy, najbardziej wnikliwy, najżywszy fragment jego ogromnej, monumentalnej, nikt przecież nie czyta w całości, poza oczywiście bardzo wąską grupą historyków. Kroniki, a raczej roczników. Czyli kronik Sławnego Królestwa Polskiego w dwunastu tomach sporządzonych. To ogromne dzieło nie mające sobie równych w całej średniowiecznej Europie, obejmujące historię, właściwie aż do momentu śmierci samego autora, czyli do 1479 roku, Jan Długo w 1480. Także zasługuje na naszą najwdzięczniejszą pamięć. Nie tylko z powodu tej jednej fascynującej narracji poświęconej Grunwaldowi. By zrozumieć znaczenie tej historii, którą nam długo zostawił, znów trzeba parę słów najpierw o jego życiorysie powiedzieć. A więc, jak wspomniałem, urodził się w 1415 roku, korzystał z awansu, jaki dawała na dworze królewskim jemu, Pozycja uzyskana przez ojca przez wyróżnienie się niezwykle zaszczytne w bitwie grunwaldzkiej i sam szybko robił niezwykle szybko karierę duchowną także nauka rozpoczęta w Krakowie na Uniwersytecie Krakowskim nauka której nie zainteresował się specjalnie długoż prawem a skupił się właśnie na historii ta go pociągała ta go fascynowała i łącząc to, można powiedzieć, amatorskie zainteresowanie historią z pracą w kancelarii, z pracą w kancelarii konkretnie biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, najpotężniejszego magnata i zarazem najbardziej wpływowego księcia kościoła tego czasu, wyrabiał sobie stopniowo warsztat kogoś, kto potrafi pisać dokumenty. Kto uczestniczy w ich sporządzaniu, kto uczestniczy w wielkiej dyplomacji Wielkiego Królestwa, kto rozumie arkana polityki. Jako jeden z najbliższych współpracowników biskupa Oleśnickiego uczestniczy Jan Długosz w jego sporach próbie narzucenia woli biskupa krakowskiego młodemu królowi Władysławowi, zwanemu Warneńczykiem od jego tragicznej śmierci w bitwie pod Warną a potem z nowym władcą, bardziej już twardym, zdecydowanym i ostatecznie zwycięskim przeciwnikiem Zbigniewa Oleśnickiego, Kazimierzem Jagielończykiem. To właśnie Jan Długosz przywozi ostatecznie z Rzymu w 1449, wtedy, kiedy w tym samym roku, kiedy na Uniwersytecie Krakowskim wyznaczono kronikę Kadłubka jako lekturę obowiązkową dla studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Przywozi Jan Długosz kapelusz kardynalski Zbigniewowi Oleśnickiemu z Rzymu. Tak długo upragniony, najwyższe wyróżnienie dla polskiego księcia kościoła. Mimo swojego bardzo wyrazistego zaangażowania po stronie Oleśnickiego w sporze z nowym królem, z Kazimierzem Jagiellończykiem, w sporze, który zaogni się niezwykle w latach 50. do tego stopnia, że nawet Jan Długosz na kilka lat będzie musiał odejść z dworu, Długosz okazuje się na tyle niezwykłą, ważną, silną osobowością, a Kazimierz Jagiellończyk okazuje się na tyle mądrym i dalekowzrocznym władcą, umiejącym przejść nad bieżącymi sporami, by zrozumieć wartość ludzi, z którymi się spiera, że to właśnie jemu Janowi Długoszowi ostatecznie w 1467 roku powierzy król Naukę swoich synów. I w tej roli myślę, Jan Długosz chyba nie ma sobie równych, bo kto jeszcze był nauczycielem czterech królów i jednego świętego? A Jan Długosz był wyłącznym nauczycielem czterech królów i jednego świętego czyli kolejno Władysława, króla Czech i Węgier, potem Kazimierza świętego, Jana Olbrachta, Aleksandra i Zygmunta. Zwanego później Starym. Wszyscy wyszli spod ręki Jana Długosza i wszyscy bardzo wdzięcznie go wspominali. Wszyscy zresztą, jak zwracają na to uwagę historycy, którzy bezpośrednio zajmują się dokumentami wytworzonymi zarówno przez Długosza, jak i przez tych władców, pisali tym samym charakterem pisma, którego nauczył ich Długosz. Jeszcze takim średniowiecznym, gotyckim, nierenesansowym. Nawet Zygmunt Stary był wierny temu. Charakterowi pisma, który wpoił weń Jan Długosz. Ale oczywiście nie chodziło tylko o charakter pisma, ale o charakter przede wszystkim. Z tego względu najbliżej było Janowi Długoszowi do Kazimierza. To był jego ukochany uczeń, ten, który został świętym. Trudniej było na pewno z Janem Olbrachtem, trudniej było także z Władysławem, choć Władysławowi służył najwierniej, pośredniczył w zabiegach o tron czeski. I warto to przypomnieć, że zaoferowano mu arcybiskupstwo praskie w 1471 roku, którego nie przyjął wtedy, kiedy Władysław objął tron w Pradze. I to także warto dodać, że kiedy umierał w 1480 roku, miał już nominację na arcybiskupstwo lwowskie, ale i jego nie zdążył już objąć, a więc choć dwa razy miał stolicę arcybiskupią przed sobą otwartą żadnej. Nie objął. Pozostał wierny innemu zadaniu. Zadaniu podwójnemu. Z jednej strony służył królestwu w roli wychowawcy królów i dyplomaty, bo brał udział w dużej ilości różnych misji dyplomatycznych, zarówno na południu Europy, sięgających Rzymu, jak i A, to dziękuję bardzo. Jak i w starciach z krzyżakami. Warto to przypomnieć, że kiedy toczyła się wojna trzynastoletnia, ta która przywróciła Polsce panowanie nad pomorzem po przeszło 160 latach, Jan długoż był obecny przy najważniejszych wydarzeniach. On pośredniczył w przekupywaniu załogi czeskiej, która wydała Polakom Malborg a raczej w pośredniczył w nawiązaniu stosunków ze zwierzchnikiem Czechów, wtedy królem Jerzym z Podjebradu. I był świadkiem, jak załoga krzyżacka wychodziła z Malborka w 1457 roku, by już nigdy do tej głównej twierdzy zakonu nie wrócić. Był także świadkiem i uczestnikiem tych negocjacji Toczonych w Toruniu, które zakończyły się podpisaniem Pokoju Toruńskiego w 1466 roku, tego właśnie, który Polsce przywrócił Pomorze. A więc brał udział w najważniejszych wydarzeniach swojego czasu. Znalazł także czas, by odwiedzić Ziemię Świętą z pielgrzymką, a nie było to takie łatwe jak dzisiaj, jak Państwo mogą się domyślić. Ale przez Wenecję, korzystając z weneckiej. Floty mógł odwiedzić w roku 1451 właśnie Ziemię Świętą, co miało ogromne dla niego znaczenie. Był więc człowiekiem, który znał świat, znał Rzym, znał dwory europejskie, ale był gorącym, fanatycznym nawet można powiedzieć patriotą. I jeśli czyta się jego monumentalne dzieło, to niektórzy nawet z czytelników. Zarzucają Długoszowi, że z powodu patriotyzmu w niektórych przypadkach przemilcza pewne fakty, nie przeinacza ich, rzadko, przeinacza, rzadko mu się to zdarza, ale stara się w każdym razie nie naświetlać tego, co może obniżyć rangę królestwa polskiego w Europie. To nie znaczy jednak wcale, by Długosz zostawił historię bezkrytyczną. Przeciwnie, jest bardzo krytyczny w stosunku do. Narodu, obywateli, czyli szlachty, jak i prostych chłopów, wykazując ich wady. Za chwilę Państwu przeczytam tę charakterystykę, jakże ciekawą, którą sporządził Długosz na wstępie swojego dzieła, charakterystykę nas, Polaków. Jaki krytykuje bardzo często błędy poszczególnych władców, królów. Ze szczególnym, można powiedzieć, ubolewaniem wspomina te błędy, które kosztowały. Polskę, a szerzej Słowiańszczyznę, bo miał w sobie także duży sentyment słowiański, utratę ziem słowiańskich na zachodzie. Nie tylko polskiego pomorza i śląska, ale także tych ziem sięgających dalej, aż do Łaby, na których mieszkali niegdyś Słowianie Połapscy, zniszczeni i wchłonięci przez ofensywę Niemczyzny między wiekiem IX a XII. Długosz nie oddziaływał w sposób bezpośredni tak mocno jak kadłubek. A to dlatego, że po prostu jego księgę było trudniej przepisać, bo to nie była jedna księga, tylko 12 opasłych ksiąg. Warto tu powiedzieć, że za przepisanie księg, całości kroniki Długosza no a przepisywało się je oczywiście bardzo ozdobnie to nie, nie było tak byle jak prawda? Za równowartość ceny, którą trzeba było zapłacić za przepisanie w końcu XV wieku, na początku XVI wieku, całości dzieła Długosza, można było kupić kamienicę w rynku krakowskim. Mniej więcej 2,5 tysiąca złotych. To gigantyczna suma. gigantyczna suma. Mówię o tym dlatego, że to oczywiście ograniczało dostępność dzieła Długosza, no bo mało kto mógł przepisać tak ogromne dzieło. I nie tak wielu mogło do niego sięgnąć, a jednak to dzieło oddziaływało w sposób kapitalny. W jakim sensie oddziaływało? No po pierwsze, systematyzowało ono wiedzę o przeszłości Polski aż do 1479 roku, od początków włączając w to narrację Gala Anonima, oczywiście mistrza Wincentego i cały szereg innych kronik i zapisków. Które pierwszy raz długoż właśnie w taki sposób zebrał. Zbierał je jak uczony, to znaczy zbierał świadectwa, dokumenty, porównywał je ze sobą i wybierał te, które wydawały mu się bardziej prawdopodobne w konfrontacji z innymi. Swoją troskę o poszerzenie podstawy źródłowej do komponowania swojego dzieła posunął tak daleko, że jako już stary człowiek, 60-letni, nauczył się języka ruskiego, żeby móc sięgnąć do ruskich kronik. Bo te także były dostępne. Oczywiście znał poza łaciną rzecz jasna, potrafił i czeski zrozumieć, i niemiecki, i włoski. Ale najważniejsze oczywiście z punktu widzenia jego narracji były... <laughs> był język <laughs> przepraszam bardzo łaciński, niemiecki i właśnie ruski ze względu na dostępność kronik ruskich. Otóż długoż zebrawszy. Tak wiele kronik, zebrawszy te narracje, dzięki której poznajemy dzieje Polski aż do niemal końca XV wieku, przede wszystkim dzięki niemu, przekazał tę wiedzę fachowym historykom, którzy do jego dzieła sięgali. Sięgali do niego bowiem już w wieku XVI ci, którzy kontynuowali jego dzieło. Maciej Zmiechowa, autor traktatu o dwóch Sarmacjach. Marcin Kromer i Marcin Bielski. Ci najważniejsi historycy w sensie popularności, najpopularniejsi historycy polski wieku XVI i każdy następny historyk sięgał do dzieła Długosza i wykorzystywał je, popularyzował jego dane. Co takiego można było spopularyzować, poza oczywiście wiedzą, faktami, pamięcią, rzeczą najważniejszą, bezcenną, dającą poczucie ciągłości narodowi. Otóż tym, co wprowadził Długosz do polskiej tożsamości, tak jak Kadłubek wprowadził to poczucie wolności obywatelskiej, monarchii rządzonej prawem, sprawiedliwości, Rzeczpospolitej, republika, pierwszy raz w odniesieniu do państwa polskiego, to Kadłubek używa tego pojęcia. Długoż wprowadza... Skojarzenie, które zrobi niezwykłą karierę w naszej kulturze, a mianowicie pierwszy raz łączy Polaków z sarmatami. I znów można powiedzieć śmiechu Warte <śmiech> przecież wiadomo, że to nieprawda, że nie pochodzimy od tych rycerzy irańskiego pochodzenia gdzieś z gór Kaukazu, którzy w III wieku <laughs> po Chrystusie najeżdżali, w II III wieku najeżdżali Rzym starożytny. A jednak to właśnie w starożytności już począwszy od Klaudiusza Ptolemeusza umiejscawiano i zapewne nie bez racji miejsca postoju, może chyba tak należałoby to określić, niż stałej siedziby koczowniczego przecież narodu Sarmatów na wschód od Wisły. Wisła była granicą w tych starożytnych geografiach pisanych przez autorów jeszcze greckich i rzymskich, granicą między światem germańskim a światem sarmackim. A zatem Polska, skoro świat germański był rzecz jasna wypełniony i miał swoją ciągłość historyczną sięgającą starożytności, szukając starożytnych źródeł, mogła utożsamić się właśnie z tym upowszechnionym w XV wieku, właśnie kiedy spopularyzowano dzieło Klaudiusza Ptolomeusza, z czego skorzystał długoż światem sarmatów, niezwykłych, Rycerzy, którzy byli symbolem właśnie tego, co rycerska średniowieczna Europa szanowała bardzo, odwagi, umiejętności posługiwania się mieczem i kopią w konnym boju, nie w pieszym, ale w konnym boju, i poświęcenia w walce tych niezwyciężonych jeźdźców sarmackich, którzy notabene o tym może mało kto z Państwa wie, weszli także w krąg kultury europejskiej jako. Część legendy arturiańskiej, ponieważ pokonani przez, mm. przez cesarza Marka Aureliusza, część Sarmatów została przesiedlona w roli takich jeźdźców pomocniczych na granicę północną Imperium, czyli do Szkocji. I tam aż do V wieku przetrwała, dając właśnie swoimi legendami przeniesionymi z Kaukazu początek legendom arturiańskim. Otóż w takie zacne ze względów genealogicznych towarzystwo wprowadza długość Polaków i zanim czyni to, on używa nazwy Mare Sarmaticum dla, dla Morza Bałtyckiego, Góry Sarmackie to Karpaty, takie określa w niezwykłym, zresztą wyjątkowym także w skali historiografii średniowiecznej wstępie do swojego dzieła, który jest opisem geografii. Bowiem daje najpierw, zanim przejdzie do narracji historycznej, długoż wspaniały, niezwykły opis geograficznego położenia Polski. Opis gór, rzek, mórz, jezior, miast, które w polskiej ziemi leżą. Otóż <laughs> Sarbacki wątek zostaje następnie rozwinięty właśnie przez wspomnianego Macieja Zmiechowa w 1512 roku i Dodaje pewnego rodzaju uroku starożytności i poczucia niezwykłego, oryginalnego, związanego z tym kultem wolnego jeźdźca, wolnego rycerza, niezwyciężonego rycerza ze wschodu, równego rywala światu germańskiemu. Daje to poczucie zakorzenienia w starożytności polskim sarmatom wieku XVI. Jak było to ważne, jak było potrzebne, o tym mówił. I obiecałem Państwu, że o tym wspomnę, i na tym już mniej więcej y, chyba zamknę tę skrótową, oczywiście, narrację, żeby Państwu dać czas do y, postawienia pytań. Otóż y, obiecałem, że powiem, jak w wieku XVI jeszcze wracano do historii, wykorzystywano i upominano się o nią. Otóż w przyszłym roku, 28 lipca, będziemy obchodzili równo 500 lat od dnia, w którym można powiedzieć, narodził się pierwszy projekt świadomej, godnej, państwowej polityki historycznej Rzeczpospolitej. Wtedy bowiem arcybiskup gnieźnieński Jan Łaski, przebywający na kolejnym soborze laterańskim w Rzymie, widząc jak przeważa tam opinia o Polsce, o historii Polski, fałszywa, spaczona przez dzieła niedawnego papieża Piusa II, wybitnego humanistę, nasza Sylwiusza Piccolominiego, który w wieku XV, zresztą spotykał się z nim długoż osobiście, sporządził opis historii Czech, a w nim przedstawił wysoce niekorzystną, a nawet powiedziałbym ośmieszającą charakterystykę króla Władysława Jagiełły i zdefiniował, jeśli można tak powiedzieć, położenie królestwa polskiego na mapie kulturowej Europy jako Marginesu pozbawionego jakiegokolwiek rdzenia kulturowego tożsamości. Przeciwko temu protestował i przeciwko licznym błędom faworyzującym, że tak powiem, stronę kulturową niemiecką w dziele bardzo ważnym, bardzo popularnym nasza Sylwiusza Piccolominiego chciał zaprotestować arcybiskup gnieźnieński wybitny zresztą także humanista Jan Łaski i pisze on w liście skierowanym do Macieja Zmiechowa, który był z zawodu lekarzem z wykształcenia. Ale napisał już właśnie dwa lata wcześniej głośny i bardzo chwalony w Europie traktat o obojgu sarmacjach, traktat nawiązujący właśnie do tego podziału długoszowego. Napisał do niego łaski, że powinien jak najszybciej Maciej Zmiechowa napisać własną historię Polski, po łacinie, taką popularną, która by Europie mogła pokazać prawdę o historii Polski. Nie chodziło tutaj. Janowi łaskiemu o te legendy sarmackie, o kraka, czy o smoka wymyślonego przez wincentego kadłubka, ale chodziło o prawdę związaną z historią bliższą wieku XV i o czasy najnowsze, bo przecież rok 1514, kiedy pisał swój list do Krakowa z Rzymu, Jan Łaski. Dokonały się dwa niezwykle ważne wydarzenia na froncie, który do dnia dzisiejszego nas absorbuje i którego nazwa kojarzy nam się natychmiast. W 1514 roku padł Smoleńsk, zagarnięty przez wojska moskiewskie cara, właściwie jeszcze wtedy wielkiego księcia Wasyla III. I jednocześnie w tym samym roku Wojska litewsko-polskie, celowo w takim porządku je wymieniam, bo ważniejsza była tutaj część litewska, a w każdym razie dowództwo spoczywało w rękach litewskiego Rusina, kniazia Konstantego Ostrogskiego. Stoczona została niezwykła i bardzo skutecznie propagandowo wykorzystana bitwa pod Orszą. Zwycięska, wspaniała bitwa, w której pokonaliśmy wojska, a raczej nasi przodkowie, nasi i Litwinów oraz Białorusinów. Pokonali wojska moskiewskie. I to rozumiał doskonale Jan łaski, że historia, także ta historia najnowsza, pisana na bieżąco, jest bardzo ważnym instrumentem racji stanu, państwa. I że wykorzystanie tego dorobku, który stworzyli wcześniejsi historycy, w celu stworzenia widzianego w Europie, odbieranego w Europie obrazu historii Polski, który naświetla, Wydarzenia i dawniejsze, i współczesne w sposób rzetelny i jednocześnie taki, który odzwierciedla nasz punkt widzenia, jest rzeczą niezmiernie ważną. Trzeba to robić. Maciej Zmiechowa temu zadaniu próbował szybko sprostać, ale jego dzieło w 1519 roku, najpierw wydane, szybko zostało skonfiskowane przez królewską cenzurę, bo. Nie dość pochlebnie wypowiadało się o niektórych jagiellonach. Potem już skorygowane wyszło w 1521 roku, ale zwłaszcza Marcin Kromer dla świata łacińskiego i Marcin Bielski dla świata polskiego, bo to pierwsza historia po polsku pisana dla Polaków, niezwykle spopularyzowali to wspaniałe dzieło, które Zaczął mistrz Wincenty, a które tak wspaniale rozwinął, ufundował, ugruntował Jan Długosz. Może na koniec, żebyście Państwo nie zostali z wrażeniem pewnej suchości tej narracji, pozwolę sobie zacytować teraz z kolei, bo dałem próbkę stylu, oczywiście łacińskiego, w tłumaczeniu na polski, mistrza Wincentego. Teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu. Fragmenty rozważań Jana Długosza o polskim charakterze narodowym, o usposobieniu i obyczajach Polaków. Te fragmenty, które wydają mi się szczególnie ważne, nośne dzisiaj. Pisze tak: Szlachta polska, sławy chciwa, do upierzy skłonna, niebezpieczeństwy i śmiercią gardząca, w obietnicach niesłowna, poddanym i niższym ciężka, w mowie nierozważna, nadmożność rozrzutna. Panującemu wierna, rolnictwu i hodowaniu bydła z zamiłowaniem oddana, dla obcych i gości ludzka i uprzejma, celuje nad innymi narodami gościnnością. Gmin wiejski, skłonny do pijaństwa, kłótni, zelżywości i zabójstwa, tak iż trudno znaleźć naród inny, równie skalany rozbojami i domowymi klęski. Nie wzdryga się żadnych trudów i pracy, głód i zimno cierpliwie znosi. Kocha się w zabobonach i gusłach, nowości chciwy, w budowlach niedbały, przestaje na sprzętach podłych, lekkomyślny i śmiały, umysłu gorącego, nieukrócony w postawie i ruchu, przystojny, siły wielkiej, wzrostu dorodnego i wyniosłego. Przybyszów obcych i ludzi cudzych rzadko przypuszczają do rządu i urzędów, chociażby nawet celowali dowcipem lub obyczajami. A jeżeli to się trafi, to chyba po długim czasu przeciągu i nigdy bez zawiści. Na tę zawiść zresztą narzeka jako naszą cechę, taką bezinteresowną zawiść, narzeka w bardzo poruszających słowach wstępu do swojej, w liście dedykacyjnym właściwie do swojej kroniki, gdzie mówi o tej zawiści, która jego zapewne dotknie za tę kronikę. Ale przejdźmy do najważniejszych może elementów tej charakterystyki. Otóż pisze tak. Nie miłują ani cnoty, ani nauki, ale zlecają godności i urzędy tym, którzy większe bogactwa mają, lub umysł zuchwały i śmiercią gardzącej do zagłady drugich skory. To nieszczęsne dziejów zaniedbanie trwa dotąd jeszcze u Polaków, gdy żaden z polskich książąt, królów i bohaterów nie zlecił nikomu opisania spraw i dziejów swego czasu, co u, o co u Żydów, Rzymian, Greków, Hiszpanów, Persów, Medów, Galów, Germanów i innych narodów starali się, jak wiemy, bardzo troskliwie królowie książęta i cesarze, nagradzając pisarzy i opowiadaczów swoich czynów wielkimi zaszczyty. Tu jakby upomina się długoż o te potrzeby polityki historycznej, gdzie indziej państwa książęta zlecają pisanie historii, chwalczej dla swojego narodu, a u nas nic. Rzeczywiście tak było. Niestety, pisanie zaździejów nie jest rzeczą przygodną i błahą i tu warto się wsłuchać, dlaczego, na czym polega najważniejszy sens historii, pisania historii. Ale owszem, najużyteczniejszą i rodzajowi ludzkiemu niezbędnie potrzebną, aby chwalebnych książąt i bohaterów obyczaje, czyny i cnoty służyły wiekowi następnemu i ludziom potomnym za wzór i modłę, do której by się stosowali. A wiedząc, że źli u Boga, prawego i ludzi są w obrzydzeniu, unikali hańby i przekleństwa mającego ich ścigać nawet po śmierci. Żadna też cnota, bądź to wojenna, bądź domowa, nie była nigdy tak wielką i głośną, aby długo trwać mogła w pamięci ludzkiej bez zaręczenia jej i przesłania potomności w pomnikach piśmiennych. A wszelkie nawet dzieło bohaterstwa lub cnoty zdawałoby się słabym i ułomnym, gdyby go nie uświetniły pióra opisów. Którzy mu sami naznaczają właściwe miejsce, przydając blasku czynom domowym i wojennym. A więc najważniejszy sens historii polega na tym, by nieść pamięć, rozróżniając dobro i zło w historii. Nie uchyla się od tego obowiązku, ale jest gotów za każdym razem dobro i zło nazywać, odwołując się rzecz jasna do swojego chrześcijańskiego pionu, który pozwala mu. Takie rozróżnienie dokonywać. I tego wielu władców się boi. I trwania tej pamięci, w której zostaną na zawsze, a w każdym razie w perspektywie następnych wieków, naznaczeni hańbą, haniebną pamięcią. I tego, że ci, którzy dobrze się zasłużyli ojczyźnie, a zostali gdzieś odepchnięci na bok, właśnie po wiekach, po dziesięcioleciach, staną się jednak tym wzorem dobrym do którego będą nawiązywać następne pokolenia. Staną nad tymi, którzy chwilowo triumfują dzięki swoim złym metodom, złemu postępowaniu. Taka historia, uważał Długość, jest potrzebna i myślę, że jest potrzebna taka historia także nam dzisiaj, kiedy piszemy historię Lecha Taczyńskiego. Tutaj chwała znakomitemu historykowi Sławomirowi Cęckiewiczowi tym, którzy idą tym śladem. By uświetniać bohaterów i, tych, i tym, którzy opisują dzieła złe, dzieła haniebne w naszej historii, te dzieła, które dokonują się także współcześnie. Nie możemy pozwolić o tym zapomnieć. Musimy o tym pamiętać: kto jak się w sprawach, w których dobro i zło są tak widoczne, zachowuje. Oczywiście historyk zajmuje się także takimi sprawami jak powiedzmy ruch cen zboża w Gdańsku i tu nie będzie rozróżniał dobra i zła. To także jest część jego obowiązku zajmować się sprawami związanymi z historią społeczną, gospodarczą, utrwalać pamięć, w której moralny aspekt wiąże się po prostu z samym utrwalaniem, ocalaniem od zapomnienia. Ale w centrum Historycznego doświadczenia jest właśnie to, które wiąże się ze wspólnotą polityczną, w której ocena moralna jest zasadnicza. I do takiej historiografii nawoływał długość i w zakończeniu swojego dzieła. Na ostatnich stronach, kiedy pisze, że już wie, że siły go opuszczają i nie będzie mógł kontynuować kroniki, w bardzo wzruszających słowach apeluje do magistrów i scholarów Uniwersytetu Krakowskiego, żeby nie zaniedbali i jego dzieło kontynuowali. I myślę, że to jest nas wszystkich. Nie tylko tych, którzy studiują na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie tylko historyków, ale tych wszystkich, którzy czują ten obowiązek wierności pamięci, że to jest nasza wspólna sprawa, nasz wspólny obowiązek kontynuować to dzieło, które zaczęli przekazując następnym pokoleniom Tę sztafetę pamięci historycznej mistrz Vincenty nazwany Kadłubkiem i uznany błogosławionym w roku 1764 i Jan Długosz, nasz największy historyk. Bardzo Państwu dziękuję.